Autor kilku poczytnych on dziś powieści historycznych, warsowienista, mówi się, że literacki protoplasta słynnego Stefana Wiecheckiego, czyli Wiecha. Gawędziarz, podróżnik, erudyta, dziennikarz. Niewątpliwie zmarły ponad 40 lat temu Władysław Zambrzycki, bo o nim mowa, należy do związanych z Radomiem twórców pisarzy, o których przedwcześnie i niesłusznie zapomniano. Na szczęście twórczość Zambrzyckiego powraca, wznawiane są jego książki. Gdyby urządzono taką zabawę literacką, powiedzmy, w jakim świecie chciałbyś żyć, przez jakiegoś autora wymyślony, to ja bym nie chciał żyć w świecie, nie wiem, kowbojskim, w świecie science fiction. Ja bym chciał żyć w świecie, który wymyślił sobie pan Zambrzycki. I używam z całą jakby premedytacją tego słowa wymyślił, bo to był pisarz, który swoje książki pisał przede wszystkim na kanwie osobistych doświadczeń, ale jednocześnie coś niesłychanie parło go do tego, żeby mieszać tę przeżytą swoją fikcję z rzeczywistością. I te jego książki to jest taka niesłychana zabawa literacka z własnym życiorysem, z rzeczami, które się mogły zdarzyć, z rzeczami, które się nie zdarzyły, a wszystko to jest podlane no, niesłychaną erudycją i określonym mnóstwem ciekawostek historycznych. I wszystkie te elementy jakby są razem wymieszane i z tego powstaje tak cudowny jakiś amalgamat literacki. Świat, jak powiedziałem, którego chyba tak naprawdę nie było w realności. Władysław Zambrzycki był wujem moim, brat mojej mamy. Miałam to szczęście, że wychowywałam się z nim razem. Właściwie odkąd pamięcią sięgam, mieszkaliśmy razem i stale był obecny w moim życiu. Oczywiście przyznam się, że budził we mnie respekt. Był zawsze zapracowany. Pracował w redakcji. Niekiedy wracał bardzo późno nad ranem. A my jako ówczesne jeszcze dzieci nie zawsze zachowywałyśmy się idealnie cicho. Gdy jestem w Radomiu, a jeszcze w takim miejscu przed Resursą Obywatelską, to zawsze snuję refleksję na temat jednego z ukochanych, ulubionych moich pisarzy, Władysława Zambrzyckiego, który tu w Radomiu się urodził, tu chodził do szkoły i w 1905 roku wyjechał i do szkoły, i na studia do Belgii. Wśród czytelników powiększa się grono entuzjastów jego charakterystycznego stylu literackiego. Tym samym dokonuje się symboliczny powrót Zambrzyckiego do Radomia, rodzinnego miasta, z którym w pewnym sensie nie rozstał się nigdy. Wuj mój bardzo był, właściwie prawie, że mogłabym bez przesady powiedzieć, dumny był z tego, że jest z Radomia. Bardzo lubił kultywowanie wszystkich powiedzonek radomskich, tradycji radomskich, dowcipów radomskich. Z takich tradycji to może nie pamiętam specjalnie nic takiego. Z powiedzonek, no chociażby taką historię, jak dość poważna korespondencja z profesorem polonistyki, kiedy zdarzyło mu się w ekspresie napisać, otwieram do szuflady i to podważył pan profesor. I wuj podjął z nim dyskusję korespondencyjną i pisał, udowadniał, że u Schobera było w pewnym momencie uznane to, że to jest prawidłowo, później już to nie było powtórzone. A na końcu powiedział, ale tak czy owak, tak było mówione w Radomiu i wobec tego prawdopodobnie tak należy mówić. Władysław Zambrzycki przyszedł na świat w 1891 roku jako najstarsze dziecko Anieli z Kawalskich-Zambrzyckiej i Mieczysława Zambrzyckiego. Rodzina mieszkała przy ulicy Lubelskiej, dziś Żeromskiego, naprzeciwko Parku Kościuszki, w pobliżu gmachu Komisji Województwa Sandomierskiego, obecnie siedziby Urzędu Miejskiego. Do 1905 roku Zambrzycki wychowywał się w Radomiu, gdzie jako uczeń uczęszczał do szkoły handlowej przy obecnej ulicy Traugutta. Języka polskiego uczył tam wówczas słynny na całą Polskę radomski pisarz Walery Przyborowski. Wiele lat później Zambrzycki tak wspomina swojego profesora. Należałem do grona jego uczniów. Wiedzieliśmy, że ten tęgi, zadzierżysty jegomość jest powstańcem z roku 1863, że odsiadywał więzienie. Znaliśmy też prawie na pamięć jego liczne książki dla młodzieży. Uczniacy mieli niezawodny sposób wprowadzania Przyborowskiego w łagodny nastrój. Wystarczyło dać się złapać na czytaniu pod ławką jego powieści.
Skradał się na palcach, chwytał chłopaka za czuprynę i wołał: Ha, szelmo, dostaniesz pałę! Potem, spojrzawszy na tytuł książki, rumienił się, chrząkał z zakłopotaniem i mówił: Schowaj to do tornistra, przeczytasz w domu. Doskonale pamiętam, że przed wybuchem strajku szkolnego w 1905 roku groziło Przyborowskiemu aresztowanie. Przestał przychodzić na lekcje i siedział w domu, symulując chorobę serca. Łóżko miał stale niezasłane. Przetrwał w ten sposób aż do ogłoszenia konstytucji. W burzliwym okresie rewolucyjnym 14-letni Władysław Zambrzycki brał udział w strajku w szkole handlowej, a w maju w 1905 roku wraz z dwoma kolegami ze szkoły zdetonował w pobliskim parku bombę własnej produkcji. Znana historia, przepraszam za słowo, z ustępem w ogrodzie. Zdecydowali, że zrobią bombę, która musi narobić okropnie dużo szumu na terenie Radomia. Zrobili tę bombę. Bomba była zupełnie domowego sposobu, z jakiejś kolanka, ze zlewu, a co tam było w środku, to nie wiem. Wiem, że także cukier, ale po co to już, nie wiem, nie znam się na tym. No i zrobili tę bombę, w trzech się wybrali. Jeden był Stasiek, nawet jest w książce jego nazwisko. Nawet chciałam zapytać, czy ta rodzina jeszcze może tutaj jest. Skoro świt, w jakiś dzień wybrali się, stwierdzili, że nikogo nie ma, że na pewno nic się nikomu nie stanie, podłożyli tę bombę, zapalnik został zapalony, a dwóch stało na czatach. Jeden losowali, kto będzie bombę podkładał, a kto będzie na czatach. Podłożyli tę bombę, ten, który wylosował, że ją tam uruchomi, zapalił i oczywiście szybko uciekli, gdzie się dało możliwie najdalej. No, huk był wielki, wrażenie na nich na pewno było równie duże, ale oni cichutko rozeszli się, poszli do domu, jak niewinne młodzież. To tylko z pozoru błahe wydarzenie zaważyło na całym dalszym życiu Zambrzyckiego. Kolegów, którzy wraz z nim doprowadzili do wybuchu, aresztowano. Sam Władysław uniknął represji, gdyż przebywał wówczas u krewnych pod Płockiem. Przyszli do mieszkania, pytając, czy jest. Nie było go, więc poszli sobie. Ale wtedy dziadek dowiedział się, że to są skutki tego podłożenia tej bomby i bardzo się tym zdenerwował. No po prostu, mówiąc krótko, bał się o syna, że się zaplącze w jakąś bardzo poważną historię. No i z tego setropia kazał mu przyjechać do Katowic, nawet już nie do domu, do Radomia, tylko wprost do Katowic, gdzie pojechał. Kupił mu paszport, nie wiem dlaczego się wtedy kupowało paszporty, ale kupił, nawet kiedyś znałam cenę tego paszportu. Wsadził go w pociąg, na pewno przedtem zapewnił mu możliwość pobytu w jakimś internacie w Belgii. Wsadził go w pociąg i samego, jakby nie było dziecko, przecież wtedy miał 14 lat, wysłał w obcy świat, do obcego kraju. Dobrze, że znał język francuski, nie najgorzej. Jeszcze pewnie nie na tyle, co później po tych paru latach pobytu tam, bo tam zdał maturę w Belgii i wyższe studia skończył w Belgii. Los zetknął Zambrzyckiego z Radomiem kilka lat później. W 1920 roku zamieszkał tu z powrotem, ale pobyt w rodzinnym mieście nie trwał długo. Dalsze swe losy związał z Warszawą, gdzie poświęcił się pracy dziennikarskiej i literackiej. Debiutował przed wojną opublikowanymi w wydawnictwie Rój humoreskami Większa z kropelkami. Regularnie publikował w periodykach społeczno-politycznych, których był współwydawcą. Były to m.in. Nowe Wiadomości Ekonomiczne i Uczone oraz Merkuriusz Ordynaryjny. W roku 1931 napisał powieść Nasza Pani Radosna. W czasie okupacji Zambrzycki pod przybranym nazwiskiem mieszkał i pracował w gminnej spółdzielni w Górze Kalwarii. Po wojnie pracował w Ekspresie Wieczornym. Napisał książki Kaskada Franz Simon, Pamiętnik Filipka oraz najbardziej znaną Kwatera Bożych Pomyleńców, w oryginalny sposób opowiadającą o Powstaniu Warszawskim. Sięgnąłem po Kwaterę Bożych Pomyleńców w pamiętnym marcu 1968 roku. Dzisiaj wszyscy wszystko doskonale wiedzą, co to był marzec i nawet więcej niż ci, którzy wtedy żyli, ale wówczas trudno było pojąć, co się dzieje.
poza żywiołowym bardzo oporem przeciwko stanowi marazmu i demokracji socjalistycznej. Czytając Kwaterę Bożych Pomyleńców, w pewnym momencie człowiek czuje się tak, jakby był w powstaniu. Realia, znakomity opis życia w Śródmieściu, bo tutaj należy podkreślić, że zupełnie inaczej wyglądało powstanie w innych dzielnicach. Ja tutaj konkretnie w Śródmieściu, w okolicy Żurawiej Marszałkowskiej, gdzie przez półtora miesiąca było względnie spokojnie. Mimo, że panowie rozmawiają o wspomnieniach i abstrakcyjnych jakichś sprawach, to powstanie się toczy. Słychać strzały, słychać lecące krowy, słychać tu podbiegnących ludzi, stukot kopania przejść, przebijania przejść przez mury. Te realia są tak głębokie, że w pewnym momencie kasza plujka kuje w zęby. I to spowodowało jeszcze większe zainteresowanie lekturą i pisarzem. Następnego dnia pobiegłem na Żurawią i okolice, żeby zobaczyć, jak realnie te miejsca wyglądały wówczas. Utarło się takie przekonanie, zresztą pewnie jakoś w dużej mierze prawdziwe, że zło jest ciekawsze od dobra. Jest bardziej literackie, jest bardziej widowiskowe. A ja na przykład po lekturze Kwatery Bożych Pomyleńców wiem, że dobro jest równie ciekawe, bo Zamrzycki pokazuje po prostu dobro w powstaniu warszawskim. To rzeczywiście jest książka pisana z pozycji cywilnej, ale jej narrator jest powstańcem z ducha, on towarzyszy tym powstańcom i umie dostrzec w nich same jakieś najlepsze cechy pozytywne i ci ludzie są przy tym postaciami fascynującymi. Niestety niezbyt dużo zdołał w życiu napisać, ale to już po prostu przyczyną tego była fatalna historia, fatalne lata, w których żył. Był, zwyczajnie mówiąc, na indeksie. Powstały blisko pół wieku temu tekst powieści historycznej w oficynie Ellerta, przechowywany przez lata urodziny pisarza, został wydany w ubiegłym roku. Kiedy zupełnie przypadkiem zadzwoniła do mnie pani Maria Paździerska, siostrzenica autora, z pytaniem, czy mogę jej sprzedać jedną z już wydanych książek Zamrzyckiego, którą miałem w ofercie, no, nawiązała się wtedy między nami znajomość. Dostałem od niej maszynopis tej książki, którą z dumą pokazuję, która się odleżała 50 lat w szufladzie i w końcu się ukazała nakładem mojej firmy. I nagle wróciły do mnie te wszystkie emocje związane z pierwszymi lekturami z Zamrzyckiego. Po nawiązaniu kontaktu z panią Paździerską doszliśmy do wniosku, że czas najwyższy wznowić wszystkie do tej pory wydane powieści, ponieważ one były wydane dość dawno temu. W pamięci najbliższych Władysław Zamrzycki zapisał się jako osoba nietuzinkowa, prawdziwa twórcza osobowość. Miał cudowne podejście do życia, tolerancję, wyrozumiałość. Nie umiałabym może tak w tej chwili natychmiast wszystkich wymienić cech, ale może nie tylko dlatego, że to był mój wuj i był mi szalenie bliską osobą. To był człowiek o wielkiej wiedzy, wielkiej mądrości życiowej. Był nadzwyczajny po prostu. Według mnie był naprawdę nadzwyczajny. No a do tego rzeczywiście te utwory, które zdołał stworzyć, zdołał napisać, ja myślę, że w dużym stopniu świadczą właśnie o jego poziomie umysłowym, o jego zainteresowaniach i umiejętności przekazania tego, co chyba bardzo ważne jest w jego twórczości, takie pozytywne nastawienie do ludzi, do świata i do ludzi. Kochał ludzi, mimo że życie nie szczędziło mu trosk, trudów i tak dalej. No, może to były lata, w których wiele osób podlegało tego rodzaju różnym uciążliwościom, ale na pewno nie było to życie usłane różami, a mimo to naprawdę do końca życia zachował uśmiech. Bardzo był, taki był naprawdę cholernie ważny w moim życiu. Mam takie wrażenie, że
Książki pana Zambrzyckiego, o których mówimy, są nie tylko hołdem dla Radomia, generalnie dla kultury mazowieckiej. Bo proszę zwrócić uwagę, że nawet w oficynie Eleuta, kiedy jest prowadzona rozmowa o dziwach kultury chińskiej, o diabłach, o opętaniu, to Zambrzycki zawsze znajdzie miejsce, żeby ktoś wtrącił na przykład uwagę, a lud mazowiecki pozostawał na opętanie dziwnie odporny. I wracając teraz do tej kultury frankofońskiej. Otóż myślę, że Zambrzycki był jednym z ostatnich, nie wiem, pierwszych, to może za wielkie słowo, przedstawicieli kultury frankofońskiej na serio w Polsce. Był absolutnie dwujęzyczny i dla niego wspominanie rzeczy, które działy się we Francji, w Belgii, generalnie na tym obszarze kulturowym, było czymś oczywistym. Jego bohaterowie, nawet kiedy ze sobą rozmawiają, traktują rzeczy dziejące się na terenie Francji jako coś oczywistego dla wszystkich, znanego jako pewien kanon, wszystkim wspólny. I myślę, że gdzieś tak w połowie lat 60. szala zaczęła się przechylać na stronę kultury angielskiej i dlatego książki Zambrzyckiego są tak dzisiaj ciekawe, bo przywołują no, pewien też ginący fragment kultury europejskiej. Dwie z książek Zambrzyckiego przetłumaczono na węgierski. Piotr Kuncewicz napisał o literaturze autora Kwatery Bożych Pomyleńców. Książki Zambrzyckiego usiłują w koszmarze świata stworzyć enklawę piękna i rozumu. Krzysztof Masłoń stwierdził, że pisarstwo radomskiego autora to dobra literatura. O tym, czy krytycy mają rację, warto przekonać się samemu, sięgając po książki radomskiego pisarza.